Szczęść Boże, Justyna Burza. Zapraszam na informacje dnia. W piątek toruński sąd umorzył sprawę zakłócenia mszy świętej przez poseł lewicy Joannę Scheuring-Wielgus. Podziałało to jak zachęta dla kolejnych ataków. Tylko wczoraj doszło do naruszenia porządku Eucharystii w jednym z kościołów w Warszawie. W październiku 2020 roku Joanna Scheuring-Wielgus razem ze swoim mężem zakłóciła mszę świętą w toruńskim kościele świętego Jakuba Apostoła. Przed ołtarzem zademonstrowała plakat z proaborcyjnymi hasłami. Po uchyleniu immunitetu prokurator Paulina Marek skierowała do sądu akt oskarżenia. Kierujemy zarzuty złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu obrzędów religijnych. Chodzi o znieważenie miejsca przeznaczonego do wykonywania takich obrzędów i obrazę uczuć religijnych. Sąd rejonowy w Toruniu w piątek uznał, że Joanna Scheuring-Wielgus nie obraziła niczyich uczuć religijnych i umorzył sprawę. Sąd postanawia umorzyć postępowanie przeciwko Joannie Scheuring-Wielgus i kosztami procesu obciążyć Skarb Państwa. Czyn zarzucany oskarżonej nie zawiera znamion czynu zabronionego. Wcześniej wydane zostało też postanowienie Sądu Rejonowego o umorzeniu sprawy wobec współdziałającego z posłanką jej męża Piotra Wielgusa. Takie wyroki otwierają niebezpieczną furtkę i naruszają prawa osób uczestniczących we mszy świętej, alarmuje prawnik dr Michał Skwarzyński. Wolność manifestowania swoich poglądów nie może polegać na tym, że robię to w taki sposób, żeby celowo naruszać prawa innych. A do tego sprowadza się takiego typu działanie. Można było proces odbyć nie na mszy. Ta linia wyroków wpisuje się w projekt unijny, który domaga się, żeby znieść artykuł o karaniu za znieważanie uczuć religijnych osób wierzących, uważa dr Artur Dąbrowski, prezes Częstochowskiej Akcji Katolickiej. Mamy kolejne przyzwolenie na to, żeby lewicowi politycy, ubijając kapitał polityczny, zwracając się do tego lewicowego elektoratu antyklerykalnego, mogli wchodzić w przestrzeń sakralną. Wyrok toruńskiego sądu zaniepokoił wielu wiernych. Sądy powinny inaczej postępować, bo po prostu jest to przyzwolenie na dalsze jakieś takie, no, przeróżnego rodzaju takie sceny. Nie trzeba było długo czekać. Dwa dni po wyroku działacze LGBT urządzili prowokację w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Dwoje aktywistów w czasie mszy świętej ubranych we flagi LGBT położyło się na posadzce przed prezbiterium. Wierni mówią wprost, czujemy się nękani w miejscu kultu. Kościół nie jest miejscem na takie manifestacje, ponieważ to jest miejsce święte dla wielu osób. Sprawcy zajścia informują, że wczorajsze naruszenie mszy świętej to dopiero początek. Ta akcja jest startem kampanii, którą zaczynamy od jutra. Msza święta to największe misterium obcowania z Chrystusem. Intencjonalne zakłócanie Eucharystii godzi w podstawowe prawa wiernych, podkreśla ksiądz dr Jan Uchwat. Bardzo szkodzi, bardzo przeszkadza w modlitwie i narusza integralność tej modlitwy, która jest zagwarantowana prawem kanonicznym, również zagwarantowana prawem cywilnym, konstytucyjnym do wyznawania wiary, w przestrzeni publicznej. Decyzja toruńskiego sądu oraz wczorajszy incydent w Warszawie dają kolejne argumenty, aby Sejm przyjął obywatelski projekt ustawy w obronie chrześcijan. Projekt przewiduje zmiany w kodeksie karnym mające służyć uregulowaniu i zaostrzeniu przepisów w przypadku atakowania kościoła lub innego związku wyznaniowego. Sąd musi reagować w takich przypadkach sprawiedliwie, zaznacza prawnik dr Michał Skwarzyński. Jeżeli będzie można w kościele manifestować w czasie mszy, to będzie wolno manifestować w czasie pogrzebu. No jak ktoś chce żyć w takiej cywilizacji, to gratuluję, bo to jest po prostu coś, co przeczy fundamentowi na tym, na czym zbudowano Europę. Zupełnie inną decyzję niż sąd w Toruniu podjął sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa, który nie umorzył postępowania wobec Adama Nergala Darskiego. Mężczyzna oskarżony jest o profanowanie wizerunku Matki Bożej. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił sytuację finansów publicznych Polski. Jest niski deficyt i zapowiedź konsolidacji funduszy pozabudżetowych. Wchodzimy w kolejny okres z dobrymi perspektywami wzrostu gospodarczego. Tak premier Mateusz Morawiecki podsumował sytuację finansów publicznych Polski. Deficyt budżetowy za rok 2022 to 12,4 miliarda złotych, a więc znacząco lepszy niż przewidywali właściwie chyba wszyscy ekonomiści.
Dla porównania ustawa budżetowa na 2022 rok przewidywała deficyt na poziomie prawie 30 miliardów. To pozytywne wyniki, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę cały pakiet wsparcia społecznego, który rząd wdrożył w ubiegłym roku w odpowiedzi na kryzys energetyczny. Wpływy do budżetu były wyższe mimo obniżenia podatku dochodowego, podatku CIT dla małych firm, zwiększenia kwoty wolnej od podatku i rozszerzenia ulgi PIT 0 na rodziny wielodzietne. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie uszczelnienie systemu podatkowego. Główną rolę odegrała tu Krajowa Administracja Skarbowa. Oprócz Krajowej Administracji Skarbowej konieczne były narzędzia, w oparciu o które mogliśmy tą politykę realizować. Pakiet innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań, połączonych elementów legislacyjnych, technologicznych, bo tutaj w dużej mierze rozwiązania informatyczne, ale także organizacyjnych. Mówiła minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Wdrożony został tak zwany pakiet paliwowy, który reguluje obrót paliwami na rynku unijnym. Wprowadzony został także monitoring transportu towarów wrażliwych. System ten polega na tym, że przewóz takich towarów wrażliwych jest zgłaszany Krajowej Administracji Skarbowej, a przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, geolokalizacji, droga takiego towaru do dostawcy jest monitorowana. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, przed 2015 rokiem wielkie firmy transferowały zyski do rajów podatkowych. W czasie rządów koalicji PO-PSL wartość podatku CIT wzrosła o 700 milionów złotych. Na koniec tego roku będzie to 62,5 miliarda złotych. Trudno sobie wyobrazić, co by było, gdyby tych działań nie podjęto. Szacuje się, że nawet około 150-200 miliardów złotych uciekało z budżetu. Mówi ekonomista dr Mariusz Sokołek. Gdyby jednak ktoś chciał sobie wyobrazić, na co można wydać te środki, to na przykład 4 lata wypłaty świadczeń w ramach programu 500+, lub ponad 4 lata wypłaty 13 i 14 emerytury. W tym roku przychody z podatków CIT, PIT i VAT przekroczą 512 miliardów złotych. Część środków, które wydaje państwo, znajduje się poza budżetem. Prezes NIK Marian Banaś zwraca uwagę, że wydatki pozabudżetowe w 2021 roku wynosiły 260 miliardów złotych. W ubiegłym roku mogło to być nawet 400 miliardów. Przejrzystość wymaga, aby wszystkie środki, które są wydawane przez rządzący, były zawarte w normalnym budżecie na podstawie... Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział konsolidację finansów publicznych. Aby uporządkować system finansów i aby jeszcze bardziej podkreślić to, że rzeczywiście nawet dla wszystkich sceptyków niewierzących nie mamy tutaj nic do ukrycia. De facto nie ma to żadnego wpływu na płynność sektora oraz na jego stabilność czy jakość. Po prostu zmienia się sposób generalnie rachowania tych pozycji dłużnych. Wyjaśnia ekonomista dr Krystian Mieszkała. Dług publiczny w relacji do PKB spadnie w tym roku do około 50%, średnia unijna to 85%. Za 5 lat w Polsce powstanie nowoczesna stalownia, mówi nowy pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej Marek Wesoły. Minister liczy także na zmiany w umowie społecznej, które opóźnią proces odchodzenia od węgla. Wskazuje też na zagrożenia wynikające z projektu dyrektywy metanowej. W maju 2021 roku górnicy uzgodnili z rządem umowę społeczną. Określa ona zasady likwidowania kopalń węgla kamiennego do 2049 roku. Umowę negocjował z górnikami ówczesny wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Potem jego obowiązki przejął wiceminister Piotr Pyzik. Od początku marca za transformację energetyczną i górnictwo odpowiada wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły. Wszystkie moje działania będę chciał prowadzić naprawdę w bezpośrednim kontakcie z stroną społeczną. Umowa społeczna, w której zapisano gwarancje zatrudnienia oraz osłony socjalne dla górników, rok temu trafiła do Komisji Europejskiej, gdzie ciągle czeka na notyfikację. Minister podkreśla, że umowa wymaga poprawek w związku z wybuchem wojny na Ukrainie. Nie wrócić do węgla, tylko skorygować tempo i ten proces wychodzenia z węgla. Polski rząd nie rezygnuje z inwestycji w nasze kopalnie. Chce zwiększać w najbliższych latach krajowe wydobycie. Polska nie może opierać bezpieczeństwa energetycznego na importowanym węglu, choć ten wbrew krytyce opozycji pokrywa zapotrzebowanie Polaków. Mamy delikatne nadwyżki tego węgla importowanego i nie chcemy, żeby on zalegał nam na żadnych składach, więc
będą znoszone te limity zakupu, będzie możliwość jakby szybszego jego sprzedawania. Jak podkreśla przewodniczący Górniczej Solidarności Bogusław Hutek, odchodzenie od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii, głównie wiatraków i fotowoltaiki, to błąd, który uderza w naszą gospodarkę. To wszystko jest technologia chińska, tak? To jest 90% fotowoltaiki. Pompy są niemieckie. My cały czas propagujemy to, co jest nie nasze, tak? Mamy polski węgiel. Zamykanie kopalni może przyspieszyć dyrektywa metanowa, która trafiła do prac Parlamentu Europejskiego. Od 2027 roku emisja metanu w kopalniach węglowych ma nie przekraczać 5 ton na 1000 ton wydobytego surowca. Od 2031 roku będą to 3 tony. Tymczasem kopalnie Polskiej Grupy Górniczej emitują od 8 do 14 ton metanu. Za niespełnienie limitu kopalniom będą grozić kary, nawet 1,5 miliarda złotych rocznie. W 2027 roku 9 kopalń nawet może być w Polskiej Grupie Górniczej może być zamkniętych. Apel o działania na rzecz ograniczenia rygorów wystosował do polskich europarlamentarzystów wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dyrektywa ta to uderzenie w polski sektor wydobywczy, podkreśla europoseł Grzegorz Tobiszowski. Obecnie przerwano pracę w Parlamencie Europejskim ze względu na wykrycie niedozwolonego lobbingu przez pewne stowarzyszenie ekologiczne. Wiceminister Marek Wesoły zapowiada budowę nowej stalowni. Inwestycja zostanie zakończona za 5 lat. Działanie jest następstwem zamknięcia huty w Mariupolu na Ukrainie, czyli jednego z głównych dostawców stali do Polski i części Europy. Polska potrzebuje stali m.in. w przemyśle zbrojeniowym, podkreśla ekspert do spraw energetyki dr inżynier Robert Golej. Dzisiaj jak gdyby brakuje nam tych podstawowych elementów, czyli chociażby stali do tego, żeby szybko i dużo produkować uzbrojenia. Doktor inżynier Bogdan Sedler zaznacza, że hutnictwo potrzebuje węgla. To się nie odbędzie bez węgla, szczególnie węgla koksującego, którego nie mamy za wiele. I tego typu pomysły Unii Europejskiej, jak likwidacja kopalń, no, są absolutnie sabotażem na rękę agresorom. Polski rząd planuje też konsolidację branży hutniczej, co pozwoli unowocześnić przedsiębiorstwa i dostosować je do rygorów Unii Europejskiej. Polska 2050 i PSL zacieśniają współpracę. Niewykluczone, że koalicja będzie poszerzona między innymi o agrounię. Na razie jej postulaty są dość ogólne, choć mają też na celu wywrócenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego lepiej chroniącego życie nienarodzonych. Pod koniec marca zapadnie decyzja w sprawie wspólnego startu w wyborach. Liderzy PSL-u i Polski 2050 ogłosili w minionym tygodniu kolejny etap współpracy, listę wspólnych spraw do załatwienia po wyborach. Przechodzimy od fazy gadania i stroszenia piórek do fazy wspólnej pracy. Wśród propozycji znalazła się m.in. zapowiedź referendum w sprawie tzw. aborcji. Walka z drożyzną, wsparcie polskiej przedsiębiorczości, przywrócenie praworządności i odpartyjnienie państwa. Rada Naczelna Ludowców chce dalszego zacieśniania współpracy z innymi partiami opozycyjnymi, jednak w szczególności z Polską 2050. Jest wsparcie kontynuacji rozmów politycznych i podejmowania dalszych decyzji związanych z przygotowaniem do wyborów, bo i merytoryka, czyli program i taktyka wyborcza są niezwykle ważne. Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia nie zadeklarowali jeszcze wspólnego startu w wyborach. Z wypowiedzi polityków obu ugrupowań wiemy, że nie będzie połączenia w jedną partię. W grę wchodzi utworzenie koalicji, która może liczyć na 15% poparcia. Szczegóły w sprawie wspólnego startu PSL-u i Polski 2050 poznamy za około 3 tygodnie. Decyzja będzie ostatniego dnia marca, pierwszego dnia kwietnia, choć to nie najlepszy termin, czy robimy koalicję, czy nie robimy. Porozumienie z Polską 2050 zwiększa szanse PSL-u na obecność w Sejmie. Według sondaży ludowcy są na granicy progu wyborczego. PSL może zyskać, ponieważ jest to napływ świeżej krwi do partii. Mariusz z PSL-em pomoże z kolei Polsce 2050 w prowadzeniu kampanii na poziomie lokalnym, podkreśla politolog Małgorzata Molenda. Hołownia nie ma struktur w powiatach.
przeciwieństwie do mocnego lokalnie PSL-u. Na początku maja dowiemy się też, ile ostatecznie będzie list opozycji. Ludowcy nadal liczą na współpracę z Agrounią, która związała się z porozumieniem. Są punkty wspólne pomiędzy Agrounią i Polskim Stronnictwem Ludowym. My konkretnie tę ofertę innym formacjom demokratycznym składamy. Czy my nie zrezygnowaliśmy z drogi budowy Zielonego Centrum. Tym samym oddala się wspólny start całej opozycji, o który apelował Donald Tusk. Mimo, że takie porozumienie udało się zbudować na wybory do Senatu, oprócz Lewicy żadna z większych partii opozycyjnych nie chce startować z Platformą Obywatelską. Wręcz przeciwnie, chcą tworzyć alternatywę zarówno dla PiS, jak i Koalicji Obywatelskiej. Szanuję ich wybór, chociaż uważam, że byłoby lepiej, gdybyśmy byli zjednoczeni w wyborach do jednej i do drugiej izby. Niewykluczone, że opozycja zjednoczy się dopiero po wyborach, aby utworzyć rząd. W najnowszym sondażu United Surveys dla WP prowadzi Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 34,7%. Druga jest Koalicja Obywatelska 27,9%. Dalej Lewica 8,2%, Konfederacja 7,3%, Polska 2057,1%, a PSL, Koalicja Polska 6,9%. To oznacza, że nie PiS, a liberalno-lewicowe porozumienie opozycji może stworzyć nową większość. Teraz Ukraina. Cały czas niepewny jest los Bachmutu. Trwają tam obecnie najcięższe i najkrwawsze działania zbrojne Rosji. W nocy rosyjskie wojska znów zaatakowały dronami Shahid. 13 z 15 strąciła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy obecnie walczą. Dziękuję wszystkim, których życie ratuje życie Ukrainy. Tymczasem już tylko kilka kilometrów dzieli rosyjską armię, by całkowicie okrążyć Bachmut. Jewgenij Prigorzyn zapowiedział, że grupa Wagnera nie zamierza odpuścić. Jeśli Wagner wycofa się teraz z Bachmutu, cały front się zawani. Dziś Wagner jest spoiwem, które je trzyma. Sytuacja obrońców Bachmutu jest krytyczna. Nawet kilkanaście razy w ciągu jednej doby muszą oni odpierać ataki wroga, który nie tylko zadaje rany, ale też sam ponosi gigantyczne straty w ludziach, wskazują ukraińscy dowódcy. Czasami nawet 18 fal najemników z grupy Wagnera atakowało tutaj jeden okop w ciągu 24 godzin. Oni nie mają możliwości wycofania się. Ich jedyną szansą na przeżycie jest ciągłe posuwanie się do przodu. I niestety ta taktyka się sprawdza. To wojna z zombie, rzucają na nas mięso armatnie, dążąc do wyrządzenia maksymalnych szkód. Szef Pentagonu Lloyd Austin, który przebywa obecnie z wizytą w Jordanii, jest przekonany, że nawet jeśli wojska Putina przejmą kontrolę nad miastem, nie przeważy to o ich zwycięstwie nad Ukrainą. Miasto Bachmut na wschodzie Ukrainy, atakowane od miesięcy przez rosyjskie wojska, ma dla najeźdźców większe znaczenie jako symbol, a nie cel strategiczny lub operacyjny. Ewentualne zdobycie Bachmutu przez Rosjan nie musi oznaczać zmiany przebiegu wojny. Dziś podczas spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim ukraińscy dowódcy opowiedzieli się za kontynuacją operacji obronnej. Na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.